pomnika przyjaźni Polskiego Radzieckiej już nie ma. Z tego wynika, że Warszawa nie jest prawosławna. Prawo i Sprawiedliwość to nie jest prawosławne. Nie ma mormonów, nie ma ewangelików, nie ma Świadków Jehowy i tylko, proszę Państwa, pomniki Polskiego. Bez komentarzy. Nie będziemy się wypowiadać. Stał, o jak ładnie światło zgasło i teraz wszystko widać. Stał pomnik przyjaźni polsko-radzieckiej w Polskim Parku Staryszewskim pomiędzy Saską Kępą, pomiędzy Polskim Wedlem i co? Nie.